Kolejne zgłoszenie, kolejna szkoda. Tym razem klient wybrał warsztat bliżej centrum. Jest szansa, że dojedziemy tam w pół godziny. Daleko do tego warsztatu nie mamy, ponieważ to sobie układamy tak trasę, mamy miasto podzielone na obszary. Każdy z nas w jakimś obszarze obrabia, bo tak teraz na przykład z tego rejonu jechać w drugi koniec Warszawy, to przejechanie przez miasto zajęłoby bardzo dużo czasu. Do obejrzenia jest Renault Megane. A my zobaczmy, jak doszło do tego wypadku. Ten przykład pokazuje, jaką niechęcią kierowcy darzą sygnalizację świetlną. Na skrzyżowanie, gdy zapaliło się zielone światło, wjechał Ford Mondeo. Z lewej strony, mimo że paliło się czerwone, na wjazd zdecydował się kierowca Renault. Finał był łatwy do przewidzenia. Dużo pracy? No, trochę mamy. Codziennie, tak? On tu tak wstawiony, biedny, sam stoi. Jeżeli można, pan poczeka, na przyjemności jeszcze przyjdzie czas. Ja poproszę dowód rejestracyjny od pana. Proszę bardzo. O, sprawdzimy teraz tak, identyfikację. Będziemy teraz zrywali. O, super. Może być odegnijmy, tu może sobie na przodu. Dobra, o super, dobra. Rozsypało się tylko. Dobrze, zróbmy błotnik. To jest właśnie przykład nadwozia o plastikowych błotnikach. Nie wie pan, czy pasażerom coś to się stało w tym wypadku, czy nie? Zresztą tam ktoś... Nie, nic, sam kierowca, tak? Siedzi. To nie wiem, czy nie za głęboko trochę. Dobra, starczy. Zobaczmy, ile kosztowałaby naprawa Renault. Trzeba wymienić przednią szybę, deskę rozdzielczą, ramy siedzeń, ramę nośną, maskę, prawy reflektor, prawy błotnik, poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera. Na części zamienne trzeba by wydać 21 918 zł. Koszt całej naprawy wraz z podatkiem VAT to 32 934 zł. Jeżeli po postawieniu samochodu na ramę okaże się, że są jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe oględziny, możemy wezwać rzeczoznawcę link, ewentualnie zrobić sami zdjęcia, przesłać im na maila i robimy dalsze oględziny i dalszą naprawę. Niestety, to auto już nigdzie nie pojedzie. Rzeczoznawca zakwalifikował samochód do kasacji.